Za trud i poświęcenie ludziom roli za tegoroczne plony i dary Matki Ziemi w Brudzowicach świętowano dożynki. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą przy licznym udziale wiernych przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Staropolskim zwyczajem starostowie dożynek przekazali bochen chleba na ręce gospodarza święta plonów Zdzisława Banasia. Pochylając się z szacunkiem i uznaniem nad pracą ludzi roli, która jest wyrazem umiłowania polskiej ziemi, przywiązania do tradycji i dziedzictwa kulturowego, życzę wszystkim rolnikom i tym, którzy w swojej pracy, codzienności troszczą się o stan rolnictwa i polskiej wsi oraz wszystkim uczestnikom tegorocznych dożynek w Siewierzu, życzę pomyślności, wiele szczęścia, dużo zdrowia i sił do realizacji wszelkich zamierzeń. Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie odznak ministra rolnictwa i rozwoju wsi zasłużony dla rolnictwa. Część artystyczną dożynek rozpoczął przegląd zespołów ludowych. Na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze KGW z terenu całej gminy. Potrzeba mi młodej, oju stary, potrzeba mi młodej. A żeby mi prowadzała konika do wody, a żeby mi prowadzała konika do wody. Konika do wody, konika od wody, konika od wody, konika do wody. Jak wygląda praca rolnika w gminie Siewierz? No jak każda praca, no jest to ciężka praca, czasami warunki, które nam tutaj są, nie sprzyjają, susze, deszcz, ale są też tak właśnie w tej chwili te przyjemne chwile, za które no, dziękujemy serdecznie. Ta praca rolników wymaga po prostu poświęcenia, tak? Chęci przede wszystkim, pracy. Warunki są, tak w tym roku mieliśmy dosyć suszę, ale jednak Bogu podziękować, że po prostu wyszło nam to jakoś tam dobrze. Dziękczynienie za ukończenie żniw i prac polowych stanowi integralną część dożynek. Na pierwszym miejscu trzeba podziękować Panu Bogu. Od Niego jesteśmy uzależnieni we wszystkim. Widzimy, wystarczy trochę suszy, czy więcej deszczu, jak kiedyś bywało, i plony znacznie mniejsze. Człowiek mimo ogromnych osiągnięć no nie jest w stanie do końca wszystkiego przewidzieć, zapanować, zaplanować. Święto plonów to też tradycje i obrzędy związane z kulturą ludową. Jak koło gospodynie w Brudzowicach przygotowało się do dożynek? No trochę nas to kosztowało czasu, przede wszystkim wicie wieńca, no bo samych musieliśmy kwiatów naturalnych. No i smalec robić, co dzisiaj właśnie ogórki kisić, co dzisiaj właśnie częstujemy. Ile powstaje taki wieniec? No 3 dni. Nie po całych dniach oczywiście, nie, no po parę godzin, ale przez 3 dni żeśmy robiły. Skąd panie czerpią inspirację na powstanie tego wieńca? Jak to wygląda? No teraz to już szukamy w internecie. Jeździmy na przykład czasami gdzieś na jakieś dożynki, robimy sobie zdjęcia i później komponujemy tak, żeby to jakoś nam wyszło jak najładniej. Nagroda za najpiękniejszy dożynkowy wieniec trafiła właśnie do koła gospodyń w Brudzowicach, a mieszkańcy przy muzycznych hitach lokalnych artystów bawili się jeszcze do późnych godzin wieczornych.